Bogusław Wołoszański cieszy się wielką popularnością ze względu na swoje programy historyczne. Dzięki nim Polacy mogli odkrywać tajemnice przeszłości, a dziś postanowił odwiedzić Wałcz, a dokładnie fortyfikację Wału Pomorskiego, którym postanowił poświęcić jeden odcinek w jednym ze swoich programów historycznych. Ja miałem lekcję historii wtedy, kiedy Wał Pomorski był takim sztandarową bitwą pierwszej armii Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego. Kiedy odrzucimy propagandę, to mamy tragedię żołnierza, męstwo żołnierza, bohaterstwo żołnierza, polskiego żołnierza, o którym nie możemy zapominać. To trzeba przypominać, to trzeba pokazywać, odzierając ze wszystkich nalotów propagandowych. A to Wałcz i tragedia bardzo, bardzo krwawa tragedia tego miasta i naszych żołnierzy musi być przypominana. Wał Pomorski był jedną z części systemu umocnień wschodniej granicy III Rzeszy. Do dziś możemy oglądać pozostałości fortyfikacji po II wojnie światowej. W Wałczu można je odnaleźć m.in. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wałcz jest tak naprawdę najsilniej ufortyfikowanym miastem, jeżeli chodzi o umocnienia drugowojenne. Spośród 13 bewerków, czyli bunkrów ciężkich na Wale Pomorskim w Wałczu, są aż 3, 2 na Cegielni i 1 na Marianowie. Tak więc tak naprawdę w Wałczu mamy w zasadzie każdy rodzaj fortyfikacji, od bunkrów ciężkich poprzez obiekty bierne, obiekty bojowe typu C, garaże dla armat. Dzięki programom historycznym możemy dowiedzieć się ciekawych informacji o swojej przeszłości. Cieszą się one dużą popularnością ze względu na coraz większe zainteresowanie Polaków tym, co było dawniej. Będzie to 10 programów. Przewodnik historyczny Bogusława Wołoszańskiego, taki noszą tytuł dla TVP Historia. I wiele będzie. Będzie Oderstelung, czyli linia Odry, będzie międzyrzecki rejon umocniony, będzie twierdza Przemyśl. Także te wszystkie ciekawe miejsca, gdzie historia odcisnęła tak duże piętno, jak tutaj w Wałczu. Odcinek o Wale Pomorskim zostanie wyemitowany jesienią, więc fani historii będą musieli poczekać na relacje z wojeckich fortyfikacji. Jednak już teraz mogą Państwo obejrzeć na stronie telewizji Asta program Tajemnice Piły, w którym jeden z odcinków poświęcony jest walkom o Wał Pomorski. Maciej Rosiński, telewizja Asta.